Witam wszystkich, to piąty odcinek z Minecrafta. Dawnego nie było, ale teraz jest. A więc, od czego tu zaczniemy? Może od strzału. Tutaj widzimy lawę. Lawa zapala, jak strzelimy w dół. Strzała się nie zapaliła. Strzelimy wyżej niż pod kątem naprost do siebie. To zobaczmy, co się stanie. O, w dupę nie zadziałało. Nie zawsze działa. Się Minecraft popsuł, to trudno. To się powinno zapalić. O, widzi? Dać te, co poleciały wyżej, się zapaliły. Cóż za magia. Jak się strzeli w dół albo za nisko, to się nie zapalą. Jak się strzeli do góry, to się zapalą. Dobra, spróbuję inaczej, żeby był za krótki kontakt z lawą. Spróbujmy tak. Kontakt z lawą był wyjątkowo długi. O, zapaliło się. Albo może tak, że byłem wysoki. Czyli też chyba chodzi o długość kontaktu z lawą. Długość kontaktu z lawą. Ciekawe. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Żeby Minecraft wyliczał długość kontaktu z lawą? Jeszcze słyszę. Teraz łuk, którego strzały się same palą. Zobaczmy, a więc. Najpierw strzelmy se. O tak, i się zgasi. Teraz spróbujmy. O tak, i też się zgasi. Ale za to. Jak zrobimy myk taki. Wleziemy. Tak. Wystrzelimy se o tak. Te strzały powinny płonąć. Ale poleciały gdzieś. Chyba tylko basenu zboczonego. O, tu coś wylądowało. Dobra, nie wiem. Ale już woda gasi zawsze. Lawa nie zapala zawsze, ale woda gasi zawsze. Dziwne. Dobra, pozostaję to bez komentarza. O, coś takiego. To lata. Otóż. Oczywiście, jak to bywa z mądrością Minecrafta? To się da, ja zrobię, proszę bardzo, ustawiamy tak. Zniszczymy to, to spadnie, proszę bardzo. Bum. Bum. Bum, ale za to możemy potem zrobić coś takiego. Tam, tam. Pojąc fakt, że to się trzyma na lici, to jeszcze nad nią lata. Dobra, nie. Naprawdę, to już jest po prostu za duża moc. Dalej. Kolczugi. Kolczugi można zrobić tylko w sposób nieuczciwy, albo na kreatywie. Więc. O, pigment. Więc po co mi to, jakby to był jeszcze jakiś wspaniale potężny pancerz, a to nie. Wcale to nie jest dobry pancerz. Po co mi pancerz, który nie jest ani ładny za bardzo, ani mocny. Jeszcze nie da się go zrobić. Och, Minecraft, Minecraft. Cóż ty czynisz? Dalej. Drewniany kilof, który wykopuje kamień. Drewno wykopuje kamień. Dobra. Nieważne. Trudno. No proszę bardzo. Drewniana siekiera. Drewno wykopuje drewno. No. Potem to drewno lata. No właśnie. Tak. A więc, co dalej miało być? Perpetu to co zbugowało się. O, bugi ma. Dalej. Potworki. Wieśniak. Wieśniak jest głupi, nawet nie może cię uderzyć. O, jedyne co może zrobić, jakiś potężny. Sprzedaje najczęściej jakieś gówno za po drogiej cenie. O, proszę bardzo, ja tego gówna to sprzedaję. Tylko nawet nie chcę. Po co mi coś takiego? Dalej, wiedźma. Wiedźma. Nie dość, że nie da się tego znaleźć, prawie zawsze tego nie ma. Czy to dziwne. O, wiedźma. Brzydka jest, ten masz ładną brodawkę.
to coś świecące trzecie oko jakieś, o nie, masońskie. Nie to pewnie. Jeśli mi się uda, to pokażę wam, że nie to pewnie jest głupi i wleci do lawy. O właśnie. Nie to pewnie jest głupi i wpada w lawę. Ta da da. Och, same mądrości Minecraft się czynią. Krowa. Krowa. Do krowy potrzebuje wiader. Aby wam coś pokazać. Chodź tu krowa. Proszę bardzo. Ile wiader z jednej krowy? No to jest po prostu coś niebywałego. Umrze. Jeszcze pomijając fakt, że kilka skór może wypaść z jednej krowy. No, mądre. Dalej. Płomyk. Wygląda mniej więcej tak. Wygląda tak trochę niefizycznie, jak to wszystko w Minecrafcie. Lata mu to wszystko tak. Pali się od wody i od... Tak, wszystkiego co zimne. Tak. Nie, nie próbowałem go utopić w lawie. Nie wiem, czy da się go utopić w lawie. Dalej. Muchomor. To jest głupota sama w sobie. Jak mogą muchomory rosnąć na krowie? Wilk, którego można oswoić. I mały wilk, który ma wielką głowę. Jak wszystko co małe w tej grze mądrej. O, mały wilk też atakuje mnie. Wpadnie tu? Czy nie jest taki głupi? Jest taki głupi. O, ten mnie nie widział. O, ludzie. Dobra, zostawię tą tu. Albo nie zastrzelę to. Umrzyj. No. Dalej. Co tutaj jeszcze mam w mojej skarbnicy? Pająk. Pająk, który się nie mieści w pojedynczych drzwiach. To się zleję, bo go źle postawiłem. No właśnie. Pająk się nie mieści w drzwiach. I potrafi sam się zabić, spadając z dużej wysokości co chwilę. Czasami tu z nim nie trzeba walczyć. Szkielet. Który się pali. Nie wiem jakim cudem on tylko kości naciąga łuki, strzela dość szybko. Ale dobra. A się można nie mając mięśni naciągać łuk. To jest w zupełności normalne. O nie, nie muszę Wigmę nabrać, bo tam gdzieś był. Ale przeważam przez portal. Wrócił się. Wrócił się i dobra, bo nikt go tu nie chce. Trudno. Wigmę nie przeważą przez portal. To nie jeszcze raz. Co to jest? Połączenie człowieka, świni i zombie szkieleta, nie? Naprawdę za dużo tego. Zatem czemu miałbyś w piekle żyć nieumarłe świnie? No właśnie. Wielka zagadka. Gdybym zrozumiał, by to gdzieś się plątało po ziemi. Dalej. Rybik cukrowy. Nie to ani ryby, ani cukru to nie żre, więc nie wiem czemu się nazywa rybik cukrowy. Nie pływa też. Dlatego, że przypomina trochę rybę. Się tak turlo. Ziemi. Nie wiem. Dalej, duch.
Terreny coś mówią, ale duchy nie są takie wielkie. Raczej. Powiem z fakt, że jest strasznie kwadratowy. Mogę go zrobić mniej kwadratowego. I że ma dźwięki kota. Dźwięki kota, dźwięki kota, dźwięki kota. Kota to mi to nie przypomina, może to jest duch kota. Przerośniętego. Ura. Ura znosi jajka. Ura. Umie spadać, ale nie umie latać. Jest kwadratowa. Jak wszystko w tej grze. O, jeszcze tutaj się zapodała, no tak, zapewne. Kałamarnica. Kałamarnica. Gronica może latać, a ta zrobili, że zdycha, tak, i w czasie. A i tak może latać. No właśnie. Kałamarnica może latać, ale zdechnie po chwili. Brawa, że nie muszę tego oglądać tak długo. I na końcu Creeper. Stworzenie, które przeczy wszelkim prawom natury. Nie dość, że dziwacznie wygląda, bo co to jest w ogóle? To jeszcze jego jedynym atakiem jest samobójstwo. Co to jest? Terrorysta jakiś? Allahabar. O, nawet wypasowało. Tam jakby Syrza tu mówił Allahabar. No, właśnie. Co tu jeszcze można poczynić tym dziwacznej grze? Dalej. Aż se przelecę przez portal i poszukam tam czegoś. O co? To wygląda jak z jakiegoś gównianego starego horroru. Jeszcze tylko jest kwadratowe. To jest ogień, proszę bardzo, lawa. Kwart, który nie wiem co robi w takim miejscu. Ale dobra, ten kwart jest tak trochę z dupy. Ale trudno. Jeszcze te kocie mordy się drą. Właściwie nic tu nie ma zacnego. Mogliby tu dać jakiegoś diabła. Byłoby lepiej. Ciekawie, jakby tu był diabeł. Zombie potrafi spać do dziury, bo nie śpi. Goń mnie. Goń mnie szybciej. Dobra, muszę ci pomóc. Chodźże tu. Chodźże tu do dziury. Chcę sprawdzić, czy tam wpadniesz. A nie, dobra, zajął się wieśniakiem. Dobra, zabij ich. Ale tylko zombie zabijają wieśniaki. Dziwne. A pigmen jak wylezie, to nie zdechnie. Oni się nie spali, oni nie utopi. Nie mam pewnie, co z nim zrobić, a go zabij. A pigmen. Ty jesteś taki bardziej obiektywny. Wpadniesz tu? Wpadniesz, no pewnie, bo te potwory w tej grze są głupie i wpadają do dziury. Tak, by się obiegło tą dziurę, to bym pewnie wpadł środkiem. Może by obiegł, nie wiem. To zależy od tej gry, jakby miał humor. O, krowa przedziwna. Co tu jeszcze jest mądrego? O, mleko. Według mnie mleko powinno regenerować trochę głodu. I od kiedy to mleko odtruwa od trucizn? Nie wiem. Od mikstur, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Było na tyle tej gry. Dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, to pozostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej moich filmów, zasubskrybujcie ten kanał. Jeśli macie jakieś uwagi, napiszcie w komentarzu. Dziękuję.